Słupsk, 100-tysięczne miasto na Pomorzu Środkowym, położone kilkanaście kilometrów od brzegów Morza Bałtyckiego. Jak w każdym mieście, znajdziemy tu zabytki, parki, restauracje, bary, dworzec kolejowy. Jest tu w Grodzie nad Słupią jednak coś, czego w innych miastach nie ma. Na prawym brzegu rzeki rozległy obszar miasta zajmuje szkoła policji. Włodarze miasta mogą być dumni z tej placówki. Nie tylko jest ona najstarszą policyjną szkołą w Polsce, to również szkoła z wielkimi tradycjami, osiągnięciami i renomą. Jej absolwenci wiele wysiłku wkładali, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia. Dziś z dumą noszą niebieską absolwentkę wpiętą w kieszeń munduru. W ramach Milicji Obywatelskiej powojenne szkolnictwo policyjne w pierwszym rzędzie tworzone było na najwcześniej wyzwolonych ziemiach polskich, a konkretnie w Lublinie. Jednak żadna z powstałych tam szkół nie dotrwała do naszych czasów. Po objęciu przez Polskę Pomorza komendant główny Milicji Obywatelskiej 28 maja 1945 roku, a więc w niecały miesiąc po zakończeniu działań wojennych w Europie, wydał rozkaz numer 99, którym polecił zorganizowanie z dniem 1 czerwca Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. Centrum Wyszkolenia było zespołem szkół. W jego skład wchodziły Szkoła Oficerska, Szkoła Szeregowych, Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Pierwszym komendantem centrum mianowano pułkownika Jana Płotnickiego. Był to przedwojenny policjant. W początkach niepodległości odzyskanej po zaborach był jednym z adiutantów marszałka Piłsudskiego. Później wstąpił do Policji Państwowej. Jako 30-letni oficer został komendantem wojewódzkim w Łódzku, a potem w Tarnopolu. Zadanie, jakie postawiono przed Płotnickim, nie było łatwe. Wszystko, co otrzymał do zorganizowania trzech milicyjnych szkół w Słupsku, to rozkaz na piśmie. Sam miał sobie dobrać ludzi, sam miał znaleźć środki na funkcjonowanie placówki. Jak wszyscy milicjanci w tym okresie, nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. W liście do swojego przełożonego pisał ze Słupska: przecież ja tu po prostu głoduję. Nie mam co jeść, nie mam co palić, a moja żona w Warszawie tak samo. Nie załamał się jednak i przystąpił energicznie do działania. Przybył tutaj w czerwcu 1945 roku. Od władz miasta, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, otrzymał do dyspozycji gmach poniemieckiej szkoły wraz z kilkoma okolicznymi budynkami. Z Komendy Głównej przysłano kilku oficerów do pomocy. Płotnicki wykorzystał swoje znajomości i ściągnął do Słupska przedwojennych policjantów. Fachową kadrę uzupełnił w oparciu o miejscowych prawników, sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy prowadzili zajęcia jako wykładowcy cywilni. Z wielkim mozołem pokonywał trudności aprowizacyjne. Dzięki pomocy miejscowego komendanta radzieckiego garnizonu co pewien czas otrzymywał dostawy żywności, które wzbogacały bardzo monotonne menu. Składało się ono codziennie głównie z kaszy, solonych śledzi i kawy zbożowej. Przygotowaniem Centrum Wyszkolenia do rozpoczęcia zajęć dydaktycznych zajmowali się również pierwsi słuchacze, którzy zjeżdżali tu w lipcu i sierpniu 1945 roku. Uprzątali teren i wnętrza budynków, remontowali je własnym sumptem. Jednak pierwszą czynnością, którą musieli wykonać, było napchanie słomy do sienników, na których później spali. Wyposażenie sal dydaktycznych zwożono z miasta i okolic, korzystając ze służbowej ciężarówki. Pierwsza rozpoczęła działalność szkoła oficerska. Jej komendantem był kapitan Aleksander Mironowicz, przedwojenny oficer Policji Państwowej. 1 września 1945 roku zajęcia rozpoczęło 404 słuchaczy podchorążych, ale oficjalna inauguracja szkoły nastąpiła 2 tygodnie później. Uroczystość z wielką fetą odbyła się na centralnym placu miasta przed ratuszem. W szkole oficerskiej szkolenie realizowano w nowym stylu. Zawołanie "Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera" miało zastosowanie również do formacji milicyjnej. Nie można jednak deprecjonować wysiłku, jaki włożyli ówcześni podchorążowie w zdobycie wiedzy i umiejętności, a ich milicyjnych nauczycieli w przygotowaniu do wykonywania zawodu. Wielki entuzjazm, zaangażowanie i zrozumienie pozwoliło na wykształcenie w krótkim czasie oficerów, z których wielu sprawdziło się w późniejszej służbie. Nie zważali na ciężkie warunki, w jakich byli zakwaterowani, na niewystarczające wyżywienie, braki w umundurowaniu, brak podręczników, a nawet papieru do zapisywania notatek. Pilne potrzeby kadrowe spowodowały intensywne szkolenie, które zrealizowano w ciągu 7 miesięcy. W grudniu 1945 roku rozpoczęła działalność Szkoła Szeregowych.
W ławach szkolnych zasiadło 700 słuchaczy podzielonych na 6 kompanii. Zakwaterowano ich w salach wykładowych podwyższonego parteru bloku szkolnego. Jeden pluton na jedną salę. Trudności aprowizacyjne przezwyciężano po objęciu w lutym 1946 roku dwóch gospodarstw rolnych. Tuczarni przy ulicy Bałtyckiej oraz gospodarstwa rolnego w podsłupskim Grąsinie. Miasto przekazało również piekarnię przy ulicy Solskiego oraz pralnię przy dzisiejszej ulicy Lutosławskiego. Najpóźniej, gdyż dopiero 10 czerwca 1946 roku uroczyście otwarto trzecią szkołę centrum, szkołę przewodników i tresury psów służbowych. Opóźnienie wynikało nie tylko z konieczności przystosowania byłej cegielni przy ulicy Bałtyckiej dla potrzeb szkoły. Niezbędne było również załatwienie psów do tresury. Przyszli słuchacze otrzymywali delegacje służbowe i jeździli po całym kraju szukać kandydatów na psy służbowe. Odbywało się to na zasadzie dobrowolnego odstąpienia zwierzaka przez właściciela, rekwizycji na zasadach wojskowych, a w niektórych przypadkach zakupu. Na pierwszy kurs przyjęto 66 słuchaczy oraz 36 psów. Podczas wielu imprez na terenie miasta szkoła przewodników i tresury psów służbowych była niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców. Do dnia dzisiejszego niektórzy pamiętają jeszcze specjalnie wytresowanego owczarka, który dumnie maszerował w kolumnie orkiestry Centrum, ciągnąc specjalny wózek z wielkim bębnem. Centrum Wyszkolenia uczestniczyło w życiu Słupska. Jego słuchacze i kadra nie tylko zapewniali bezpieczeństwo na ulicach miasta, aktywnie brali udział w odgruzowywaniu we wszelkich miejskich uroczystościach, życiu społecznym i kulturalnym. Uznaniu tego społeczeństwo słupskie ufundowało dla Centrum Wyszkolenia sztandar. Uroczyście wręczony on został 12 października 1947 roku podczas uroczystości na Placu Zwycięstwa przed ratuszem. Przy pięknej pogodzie tysiące słupszczan uczestniczyło w tej ważnej chwili dla Centrum. Z rąk przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego sztandar odbierał kolejny komendant podpułkownik Marian Rybicki. Pułkownik Płotnicki został 4 miesiące wcześniej odwołany ze stanowiska. 2 lata później aresztowano go pod zarzutem szpiegostwa, osądzono i skazano na karę więzienia. Kolejno zwalniano z centrum następnych przedwojennych policjantów. Ilość usuniętych ze służby była tak duża, że komendant główny wyraził zgodę na zatrzymanie w charakterze wykładowców centrum 53 absolwentów 4. kursu oficerskiego. Poziom wykształcenia ogólnego zarówno słuchaczy, jak i kadry był tak niski, że w 1950 roku zdecydowano się na powołanie w ramach Centrum Wyszkolenia cyklu kształcenia ogólnokształcącego. Zadaniem zatrudnionych w nim 15 nauczycieli było uzupełnienie wyszkolenia podstawowego i średniego kadry oraz słuchaczy szkoły oficerskiej. Wspominając Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku, nie sposób nie wspomnieć o jego osiągnięciach sportowych. Już 26 kwietnia 1946 roku powołano klub sportowy pod nazwą CWMO Słupsk, zmienioną później na Gwardię CWMO Słupsk. Oprócz rozwijanego w klubie sportu masowego działały tam 2 sekcje, które osiągnęły znaczące sukcesy w kraju. Drużyna piłki nożnej doszła do 2. ligi, a drużyna pięściarzy z wielkimi sukcesami uczestniczyła także w rozgrywkach ekstraklasy. Z nieznanych do dnia dzisiejszego powodów Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 20 września 1954 roku rozwiązało Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. Szkoła oficerska została dyslokowana do Szczytna, a podoficerska do Piły. Cały majątek ruchomy centrum, zgromadzony przez 9 lat istnienia, rozdysponowano pomiędzy przeniesione szkoły. Załadowano do wagonów towarowych i skierowano do Szczytna i Piły. Pomiędzy te szkoły rozdzielono również kadrę. Centrum Wyszkolenia przestało istnieć. Trudno w kilku słowach ocenić jego wielki dorobek. O jego dokonaniach świadczą choćby suche liczby. W przeciągu 9 lat wyszkolono 3266 oficerów, 8535 podoficerów i 297 przewodników psów służbowych oraz 278 samych psów. Na opustoszałym terenie nad rzeką Słupią życie zamarło tylko na miesiąc. W oparciu o pozostawioną infrastrukturę komendant główny Milicji Obywatelskiej powołał 21 października 1954 roku ośrodek szkolenia szeregowych. Na pierwszym kursie w styczniu przyszłego roku rozpoczęło naukę 804 słuchaczy. Przeprowadzona wkrótce kontrola z Komendy Głównej wykazała niski poziom wykształcenia ogólnego kadry nauczającej, która w dodatku posiadała bardzo krótki staż pracy dydaktycznej. Nic zatem dziwnego, że stwierdzono również bardzo poważne uchybienia merytoryczne i metodyczne w procesie nauczania słuchaczy. Dotkliwe były również braki kadrowe sięgające aż 10% stanu etatowego.
W celu uzupełnienia wykształcenia kadry i pracowników ośrodka otwarto liceum wieczorowe w budynku przy ulicy Partyzantów 27. Zajęcia prowadzili nauczyciele byłego cyklu kształcenia ogólnokształcącego oraz zatrudniani dodatkowo nauczyciele z cywilnych słupskich szkół średnich. Kolejne kontrole z Komendy Głównej wykazywały stały wzrost wykształcenia kadry nauczającej oraz rosnący poziom nauczania. System szkolenia w ośrodku oparty był na doświadczeniach wyniesionych z Centrum Wyszkolenia. Jednorazowo przyjmowano cały kurs liczący kilkuset słuchaczy. W lipcu 1957 roku zatwierdzono nowy, 10-miesięczny program szkolenia szkół podoficerskich. Przewidywał on 303 dni zajęciowe po 6 godzin dziennie. W ciągu kolejnych 30 lat program był dwukrotnie modernizowany. Wprowadzenie nowego programu nauczania pozwoliło na zmianę nazwy placówki na Szkołę Podoficerską Milicji Obywatelskiej. Rok po wprowadzeniu tego nowego programu szkoła przeszła na system szkoleń rotacyjnych, w którym poszczególne kompanie rozpoczynały naukę w różnych okresach. Do kontynuowania tradycji Centrum Wyszkolenia zaliczyć należy również utrzymywanie więzi szkoły z miastem, powiatem, a także województwem. Społeczeństwo miasta ponownie ufundowało sztandar, który uroczyście 7 października 1960 roku przekazano komendantowi podpułkownikowi Bolesławowi Piwowarowi. W lutym 1963 roku nowym komendantem mianowano majora Karola Kubalicę, który kierował słupską placówką przez kolejne 25 lat. Na początku lat 70. zwiększono wysiłek szkoleniowy przy jednoczesnym położeniu nacisku na jego jakość. W celu zmniejszenia zaległości szkoleniowych od 1972 roku przez 3 kolejne lata prowadzono dodatkowe nabory na kursy, które organizowane były w ramach letnich obozów szkoleniowych kwaterowanych pod namiotami. Rok później takie kursy prowadzono również w okresie jesienno-zimowym w wynajętych ośrodkach wypoczynkowych w Darłówku. Podjęto także starania o poprawę warunków nauki. Własnym sumptem dokonano gruntownej modernizacji sal wykładowych poprzez ich estetyzację oraz automatyzację. Od połowy lat 70. słupska placówka rozpoczęła kształcenie na kursach chorążych, co podniosło jej rangę oraz prestiż. Można przypuszczać, że pomocy w tym zakresie udzielił ówczesny komendant główny, generał Marian Janicki, absolwent jednego z pierwszych kursów szkoły oficerskiej Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku. W 1985 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły. Znajdujący się w nazwie przymiotnik podoficerska umniejszał pozycję placówki, w której realizowano również wspomniane kursy chorążych. Przyjęto nazwę Szkoła Milicji Obywatelskiej. Następna zmiana nazwy, która nastąpiła już 5 lat później, została wymuszona zmianą sytuacji politycznej. Dokonana transformacja ustrojowa wprowadziła wiele zmian w całym kraju. Milicję Obywatelską przekształcono w policję. W 1990 roku szkoła pod nazwą Szkoła Policji rozpoczęła kolejny rozdział w swoich dziejach. Jednak nie tylko nazwa szkoły ulegała zmianie. Przez wiele lat szukano nowego modelu kształcenia młodych adeptów sztuki policyjnej, co prowadziło do ciągłych zmian programów nauczania, struktur szkoły, a także poszukiwania nowych modelów kształcenia. Rozbudowano znacznie zaplecze szkoły. Placówka wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W okresie trudności ekonomicznych w kraju i samej policji w 1997 roku oddano do użytku nowy budynek koszarowy. Sposobem gospodarczym stworzono wiele obiektów symulacyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych. Własne wydawnictwo przygotowuje skrypty dla słuchaczy napisane przez wykładowców, a od niedawna publikowane one są także na stronie internetowej w tzw. e-bibliotece. Wykładowcy realizują również filmy dydaktyczne. W 2008 roku zakończony został pierwszy etap budowy nowoczesnej strzelnicy wyposażonej w trenażery. Trwa budowa nowej sali gimnastycznej. Szkoła Policji w Słupsku jest organizatorem 2 cyklicznych imprez ogólnopolskich, turnieju par patrolowych Patrol Roku oraz półmaratonu służb mundurowych rozgrywanego na trasie Ustka-Słupsk. Mury szkoły są otwarte na zewnątrz. Prowadzona jest szeroka współpraca z wieloma instytucjami cywilnymi. Szkoła jest chętnie odwiedzana przez zorganizowane wycieczki z różnych typów szkół. Trasa zwiedzania oprócz Izby Tradycji Szkoły została wzbogacona o salę tradycji kryminalistyki. Kadra dydaktyczna szkoły posiadająca wyższe wykształcenie ogólne stale podnosi swoje kwalifikacje na różnorodnych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Ważnym wydarzeniem w najnowszych dziejach było wręczenie Szkole Policji 6 listopada 1993 roku nowego sztandaru.
Podczas uroczystości odsłonięto również tablicę pamiątkową poświęconą wszystkim policjantom poległym podczas pełnienia służby. Szkoła nawiązała współpracę zagraniczną m.in. z policjami Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Czech i Słowacji. Stałą współpracę utrzymuje także z niemiecką szkołą w Oranienburgu niedaleko Berlina. Nie sposób w słowach, a tym bardziej w kilku słowach ująć całej historii Szkoły Policji w Słupsku, jej wszystkich dokonań. W filmie pominęliśmy takie wątki jak choćby charytatywne zbiórki pieniężne, pomoc w gaszeniu pożarów, ratowanie tonących czy poszukiwanie osób zaginionych. Najważniejszym zadaniem, jakie przed nami stoi, jest szkolenie na wysokim poziomie funkcjonariuszy nowoczesnej policji. Jak widać, słupska szkoła oprócz tego jest trwałym i znaczącym elementem słupskiego krajobrazu społecznego.